Wydaje mi się, albo jestem nawet pewny, że zaśpiewałaś utwór Somebody jakieś kilkanaście czy kilkadziesiąt razy podczas pobytu w Paryżu. Czy uważasz, że ten występ finałowy był twoim najlepszym? To jest ciężkie pytanie, bo jestem taką osobą bardzo do siebie, jak to się mówi? Samokrytyczną? Tak, samokrytyczna. Opowiedz mi o tym, jak widzisz ten finałowy występ? Wiesz co, ja jestem, zacznę od tego, bo jestem dumna ze wszystkich w ogóle, z tej delegacji, ze tancerek moich cudownych, bo są genialne te dziewczyny. To jest poziom światowy po prostu, to jakie, one są genialne. Wszyscy to widzieliśmy. Naprawdę, jakby drugie miejsce mówi samo za siebie. Fantastyczna tak, pozycja. Dziękuję bardzo. To jest piękne i to jest praca wielu osób i oczywiście was, kochani, za to, że głosowaliście. Jesteście niesamowici. Dziękuję bardzo za to, bo to się ceni bardzo. Jak sama oceniasz finałowy występ? Czy był najlepszym z tych kilkudziesięciu, które wykonałaś w Paryżu? Dużo osób mówi, że tak, dużo osób, człowiek, na którym bardzo go cenię, mówi, że zrobiłam to najlepiej, więc może tak jest. Ja uważam, że jeśli chodzi o emocje, wiadomo, że było tam dużo niedoskonałości i to zawsze można poprawić, ale ja sobie tak sobie pomyślałam, że kurczę, przecież to był taki stres i też te emocje, które ci ludzie dawali, tak, już później, oklaski niosły. Tak, że nie myślisz za bardzo o tym, żeby się skupić, żeby zaśpiewać to wszystko jak najczyściej, tylko żeby po prostu się tym bawić, bo to jest tylko raz z ludźmi i to będziesz pamiętać do końca życia. Nie to, czy tak naprawdę zaśpiewałeś dobrze wszystko i perfekcyjnie, ale to te emocje, które ci ludzie dawali. I to zapamiętałam i wydaje mi się, że to się najbardziej liczy. Po sieci krąży taki fragment wyjętego samego głosu Sary z którejś próby generalnej i tam naprawdę słychać, że jest po prostu 10 na 10 i żadnej nieczystości i polecam, jeżeli ktoś tego jeszcze nie widział. A jeżeli powrócę tylko do tego występu finałowego, dlaczego? Bo wy w tej wersji Somebody przygotowanej na Eurowizję według mnie trochę rozwinęliście tą wokalizę, ten taki ozdobnik przed ostatnim refrenem, no i tam jest taki naprawdę najwyższy dźwięk. Czy on od ciebie wymagał jakiegoś specjalnego skupienia, czy to jest też po prostu tak? Wiesz co, w ogóle to jest śmieszna sprawa z tym i fajnie, że zauważyłeś, bo mało osób w ogóle zauważyło. Bo ja ten finałowy dźwięk odsłuchałem kilka razy. Patrz! Wiesz co, ogólnie to była taka śmieszna sprawa, bo to wymyśliliśmy, nie wiem kiedy to wymyśliliśmy, jakoś przed ostatniej prostej. Tak, ostatniej prostej, przed właśnie wyjazdem. I okazało się, że to będzie bardzo fajny punkt kulminacyjny i wydaje mi się, że w ogóle to, jak śmiesznie to wyszło, że to wszystko tak dobrze do siebie pasowało i naprawdę uwierzcie mi, że to be honest with you guys, to było bardzo spontaniczne ten ozdobnik, w sensie, że wiadomo, że robiłam go już na próbach, ale rzeczywiście był na pierwszej, na przykład na dwóch próbach nie zrobiłam go w ogóle, bo nie byłam pewna w ogóle, czy go zrobię, ale go zrobiłam i wydaje mi się, że dobrze pasował tam i w ogóle moja mama wymyśliła ten ostatni najwyższy dźwięk i pan Adam Czapla, którego serdecznie pozdrawiam, bo gdyby o nie on też po prostu nie zaśpiewałabym tego tak jak... Nauczyciel śpiewu? Tak, cudowna, ambitna osoba, przeutalentowana. To wspaniały człowiek. Wspominałaś o mamie i o tym dźwięku. Tak, no, że właśnie ona wymyśliła tą końcówkę, te pośrodku dźwięki właśnie wymyślił pan Adam, żeby coś podwyższyć, żeby zrobić to trochę inaczej i to super wyszło. Naprawdę jeszcze te ognie, jak w ogóle były, to bardzo, bardzo fajnie to się złożyło wszystko. No to mamy takie samo zdanie na ten temat.